leżą. Szarfa, którą został obdarzony, niezmiennie obdarza go szczęściem w walce. Kolejne zwycięstwo, które zanosi pod loże dam. Po tej walce zapraszamy dentystka i kokosa, ale on chyba też nie walczy, bo złamał palec. Czyli dentystek wygrał swoją walkę. W polu już stoją pan Iwan Dżakić i pan Wojciech Herbów-Rubel. Znowu zbroja się sypie. Tym razem element opancerzenia nogi. Uszkodzony zawias w nabiodrku. Rubel decyduje się kontynuować walkę. Pomimo tego, że jego noga jest nieco odsłonięta. Z grupy pierwszej wychodzą Piotr Tyńczyk i Tymoteusz Opaliński. W następnej grupie wychodzi Łukasz Gawlik i Dawid Dyczek. I koniec walki. To już przedostatni pojedynek grupowych eliminacji. Z każdej grupy do dalszej części turnieju wyjdzie dwóch najlepszych. Oni między sobą rozegrają pojedynki finałowe. I w tym pojedynku zwycięża pan Wojciech Herbów-Rubel. W nowej fazie turnieju stoczą między sobą pan Piotr z Jelcza i pan Michał Patan. Panowie ostrożnie do siebie podchodzą. Szybkie wymiany, 2-3 ruchy i rozejście.
czasu płynął. Zobaczymy, czy ostatni pojedynek fazy grupowej się zakończył, czy czeka nas dogrywka. Zwycięża pan Piotr z Jelcza. Wchodzą już pierwsi panowie fazy finałowej. Rycerz dentystek i pan Tymoteusz Opaliński. Walka! Do następnej walki przygotowują się Dawid Dyczek i Wojtek Wróbel. Później Piotr Tyńczyk, Michał Racki. I do ostatniej Łukasz Gawlik i Sebastian Kozera. To już ostatnie pojedynki. Idzie o najwyższą stawkę, o zwycięstwo w turnieju. Tutaj po każdym przegranym pojedynku odpada się. Koniec czasu. Zwycięża pan Tymoteusz Opaliński. Idzie jak burza. Damy proszą pana Tymoteusza do siebie. Pan Tymoteusz obdarzony różą przez damy. Niesie kolejny z uczestników. Wygrywający walkę za walką, obdarzony pomarańczową szarfą przez damy. Pan Dyczek, a jego przeciwnikiem pan Wojciech Herbów-Rubel. Syn niesie jego tarczę. Walka! I ruszają do boju. Zakleszczyli się. Jest rozejście. Widać, że pan Dyczek korzysta ze swojego wzrostu, które może mu dawać nieco przewagi. Acz tak jak wcześniej wspominałem, wszystko zależy od szybkości, umiejętności. Wszak obdarzyły go szarfą. Znów się zakleszczyli. Była próba obalenia, ale nieudana. Thank you.
Zwycięża pan Dawid Dyczek. Szarfa po raz kolejny obroniona. Zapraszam Piotra z Bytomia i Michała Radzkiego. W sumie też z Bytomia. Będzie pokaz żarcia węgla. Albo... Nie lada widowisko. Zobaczymy, czy dotrzymają słowa. Oni zamiast wiadra wazeliny przynoszą wiadro węglu. Albo węglu, albo tego tam. Ja się nie uśmiecham. A taka trochę prywaty na mikrofonie. Weź przynieś coś do jedzenia. Gotuję się, zaraz będzie. Tu sam Państwa zapraszam. A zawsze to ogląda ludzi właśnie. Tak. No i to będzie przetłumaczone wtedy na białoruski jeszcze. A, okej. To nasz polsko-białoruski opozycyjny. Mówił pan Białka. Tak. Panowie, obiecywaliście widowisko! Można kibicować bytom. Panie sędzio, leć go w lewo. Dzięki. Oddaj mu, Mika! Oddaj mu! Siadają srogie ciosy. Mikał, jesteś lepszy, oddaj mu! Panowie nie rzucali słów na wiatr. Do końca. Koniec. Ja już wiem, kto jest zwycięzcą. Wiem, że będzie to rycerz Pędzina. Przepraszam, z Bytomia. Zaproponowała Leża Dam, że ten, kto przegrał, będzie mieszkał w Sosnowcu. Tak, ten, kto przegra. Ponoć sponsorują mieszkanie, bilet i te sprawy. Zwycięża Dżamel! Tak czy inaczej, Bytom górą. Zapraszamy strażaka. To taki średniowieczny nosi woda. I jego przeciwnika Sebastiana z Będzina. Wielkie brawa dla pana Michała, to jest jego pierwszy sezon turniejowy, a zaszedł tak wysoko. Moi drodzy, oczywiście, jak już mam, za tym, że mam głos, moi drodzy, Michał z Leokorda, to jest jego pierwszy walczący sezon, tak naprawdę jest to gdzieś jego czwarty turniej, od razu jest to turniej Grunwaldzki, zaszedł bardzo, bardzo wysoko. Myślę, że jak najbardziej zasłużone, gromkie brawa, moi drodzy. Waleczność pana Michała nie pozostanie bez nagrody. Damy obdarzają go wspaniałym szklanym pucharem. Rzecz niezwykle cenna. Sam raz do spełniania toastu. W polu na swojego przeciwnika oczekuje już będziński rycerz. Pan Sebastian. Kaszli. To już trzeci, którego widzimy w finałowych walkach. Leokorde! Leokorde! Okej, panowie. Gotowy? Sędziowie. Walka! Na smoka! I ruszają.
Będzin przeciwko Tytomirowi. Rzucili się na siebie jak dwa lwy. Przeszli do rękoczynu. Ciosy Kreumen. Żaden się nie oszczędza. Teraz miecze cały czas! Wyjątkowo zaciekłe starcie. To za 3 punkty się powinien. Bytom górą! 11! 11 do 9 zwycięża ten, który na siebie każe mówić strażak. Zapraszam. Nowe wchodzą pan Opaliński i pan Dyczek. Następną walkę będą mieli Piotr Tyńczyk-Dżamel i Łukasz Gawlik. Wreszcie będzie się ścierać dwóch równych wzrostem. Walka! Dwóch rosłych rycerzy. Przewaga wzrostu zniwelowana. Tylko umiejętności będą się liczyły. Pan Dyczek w błękitnej jace. Pan Opaliński bez szat na zbroi. Za to w czarnym hełmie. Wyjątkowo srogie ciosy. Przerywamy walkę. Obluzowany na ramiennik. Opaliński stracił równowagę. O fosę! Ale nie został obalony przez przeciwnika. Walka.
i koniec czasu. Zapraszam już Piotra i Łukasza. Panowie, jak sądzicie? Nie dogrywka. Blisko było. 15-17. 17 pan Opaliński. Brawo! Pomimo tego, że upadł pod koniec pojedynku,